Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Co łączy Messerschmitta, Brygadę Pościgową i Operę? No cóż, jeśli ktoś już wie, o czym będzie dzisiejszy materiał na kanale, to bardzo się cieszę, bo muszę przyznać, że dla mnie było to naprawdę duże zaskoczenie, dlatego też jeśli ktoś nie wie, to zachęcam tym bardziej. Otóż podczas wrześniowych walk toczonych nad Polską jednemu z polskich pilotów służących w brygadzie pościgowej sprzyjało szczęście. Podczas lotu wykonanego w dniu 6 września około godziny 12 w rejonie Warszawy w celowniku PZL P11C pilotowanego przez podporucznika pilota Wiktora Strzembosza pokazało się ciemnozielone cielsko Messerschmitta BF-110 z pierwszej grupy Zerostergeschwader 1. Niemcy mieli za zadanie zapewnić osłonę sztukasom, które atakowały cele w pobliżu polskiej stolicy i na jej terenie. Podporucznik Strzembosz dopadł do niemieckiej maszyny i nafaszerował ją ołowiem na tyle skutecznie, że ta spadła na ziemię, grzebiąc w swoich szczątkach pilota, 43-letniego niemieckiego śpiewaka operowego, śpiewał barytonem, Karla Hamesa. Karl Hames urodził się 25 marca 1896 roku w Zell nad Renem w rodzinie sprzedawcy wina. Po ukończeniu nauki w szkole 2 sierpnia 1914 roku Hames na ochotnika zgłosił się do służby w wojsku. Przydzielono go do jednostki artylerii, w której został awansowany do stopnia porucznika i wziął udział w walkach toczonych na froncie w Szampanii. Następnie trafił na front bałkański, ale siedzenie w okopach niezbyt mu pasowało i w 1916 roku zgłosił się do służby w lotnictwie. Początkowo służył Flieger Erzatsabteilung 1 w Joachimsthal, gdzie 9 listopada 1916 roku zakończył szkolenie z zakresu pilotażu. Następnie przeniesiono go do Flieger Erzatsabteilung 10. W końcu, gdy zdobył trochę doświadczenia na froncie, 10 sierpnia 1917 roku trafił do Jagdstaffelschule 1 i po zakończeniu szkolenia na pilota myśliwskiego został przydzielony do Jasta 35, dowodzonej przez oberleutnanta Hisa. Hames dość szybko zaczął odnosić sukcesy. 31 sierpnia 1917 roku zestrzelił szpada niedaleko Dixmünde, a 1 września dorzucił do swojego konta jeszcze jeden myśliwiec tego typu. 3 września 1917 roku zestrzelił Triplana, brytyjski myśliwiec Sopwith Triplane z francuskiej jednostki. 9 września zestrzelił brytyjskiego Camela. Było to jego czwarte i ostatnie zwycięstwo. Podczas walki sam Hames również mocno oberwał, ale zdołał wylądować pomimo poważnych obrażeń, z których leczył się do 9 marca 1918 roku, gdy został zwolniony ze szpitala i skierowany do służby na tyłach. Z wojska zwolniono go 4 lutego 1919 roku. W niektórych opracowaniach poświęconych Hamesowi pojawia się informacja, zgodnie z którą latał w Jasta 11, w której latali najlepsi niemieccy piloci I wojny światowej, słynny Czerwony Baron Manfred von Richthofen, jego bliski krewny Lothar, a także cała plejada niemieckich asów, że wymienię tutaj tylko Hermana Göringa i Ernsta Udeta, no których jak mniemam nikomu specjalnie przedstawiać nie trzeba. Ale informacji tej nie udało się potwierdzić, ani wyjaśnić skąd w ogóle ten pomysł się wziął, tak czy inaczej Hames zakończył wojnę w stopniu majora. Międzywojenne Niemcy to, najdelikatniej mówiąc, nie był kraj, w którym można było liczyć na pracę, zwłaszcza dla ludzi z jego wykształceniem. Na szczęście Hames mógł pochwalić się naprawdę pięknym głosem, dlatego też rozpoczął pracę w sektorze, nazwijmy to, artystycznym. Hames rozpoczął ponadto studia na Hochschule für Musik und Tanz w Kolonii. W 1925 roku zadebiutował na scenie operowej. Od 1927 roku występował także w berlińskiej operze Krolla. W tym samym roku pojawił się na scenie na prestiżowym festiwalu w Bayreuth w Bawarii. Występował w dość istotnych operach, wśród których można wymienić Persifala oraz Götterdämmerung, czyli Zmierzch Bogów. No i warto też na koniec tego wątku dodać, że były to sztuki bardzo lubiane przez nazistów, którzy często odwoływali się do treści z ich libretta.
Tak czy inaczej, w latach 1929-1935 James występował na deskach Opery Państwowej w Wiedniu, a od 1935 roku regularnie bywał w berlińskiej operze, no głównie jako artysta. Jednym słowem, zrobił wielką jak na swoje czasy karierę, a kilka jego występów zostało zarejestrowanych i było wydawanych na płytach. Zresztą James występował nie tylko we Wiedniu i Berlinie, ale także w Londynie, Paryżu, Genewie i Kairze. Występował także w filmach nagrywanych przez niemiecką wytwórnię UFA. Co zatem skłoniło go do powrotu do służby? 10 czerwca 1937 roku James został powołany na ćwiczenia rezerwistów Luftwaffe w Lubece. Pod koniec tego roku zakończył karierę sceniczną i powrócił do służby. Początkowo latał w pierwszej grupie 132 Jagdgeschwader wyposażonej w Messerschmitty Bf 109. Oczywiście nie oznaczało to, że James tak po prostu zakończył karierę sceniczną, założył mundur i wsiadł do kabiny Messera. Najpierw musiał przejść trening, po którego zakończeniu mianowano go dowódcą pierwszej sztafel w stopniu Oberleutnanta der Reserve. Następnie przeniesiono go do czwartego sztafel w nowo sformowanym Zerostergeschwader 141 stacjonującym w Jüterbogu, wyposażonym w Messerschmitty Bf 109D. No i jednostka ta służyła, żeby wypracować taktykę zerosterów, czyli tak zwanych niszczycieli. W maju 1939 roku przeniesiono go do pierwszej grupy Zerostergeschwader 76 wyposażonej w Messerschmitty Bf 110. Kilka dni przed wybuchem wojny James napisał w liście do rodziny: zdobycie nad Polakami przewagi w powietrzu będzie bardzo proste. Dodał także, że jeśli coś mu się stanie, będzie to paskudny zbieg okoliczności. No cóż, te paskudne zbiegi okoliczności nie opuszczały jednostki Hamesa. 2 września nad Polską został zestrzelony Hauptmann von Millenheim-Rechberg, dowódca trzeciej sztafel, który padł ofiarą polskiej obrony przeciwlotniczej. Jego miejsce zajął James, który 6 września miał zapewnić osłonę sztukasom podczas bombardowania celów na terenie Festung Warszał, jak Niemcy zaczęli określać polską stolicę, której broniło 5 eskadr myśliwskich i znaczna ilość artylerii przeciwlotniczej. Messerschmitt Bf 110C1, pilotowany przez Hamesa, srogo oberwał w spotkaniu ze Strzemboszem. Najpierw podporucznik Strzembosz wyłączył z akcji jego tylnego strzelca, Oberfeldwebla Waltera Steffena, a następnie kolejnymi seriami śmiertelnie zranił Hamesa, który lądował awaryjnie w pobliżu Wojcieszyna, 18 km na zachód od Warszawy. Siła uderzenia o ziemię wyrzuciła z kabiny strzelca Steffena, który został później odnaleziony przez polskich żołnierzy. Natomiast James nie miał tyle szczęścia i zginął na miejscu. Został następnie pochowany na miejscu przez miejscową ludność. Po zajęciu terenu przez Niemców, na miejscu upadku Messerschmitta pojawili się fotoreporterzy, a na grobie Hamesa pojawił się krzyż i tabliczka. Podporucznik Strzembosz, podobnie jak jego ofiara z 6 września, nie przeżył wojny. Zginął 8 lipca 1941 roku jako pilot 303 Dywizjonu Myśliwskiego imienia Tadeusza Kościuszki. 8 lipca 1941 roku o godzinie 14:30 wystartował za sterami Spitfire'a 2B RFM w składzie 12 maszyn z 303 Dywizjonu na zadanie Cyrkus 40, polegającym na eskorcie 3 bombowych Sterlingów, które udawały się nad Lille. Nad Francją doszło do starcia z niemieckimi myśliwcami. Polacy zgłosili zestrzelenie jednego Messerschmitta Bf 109, jednak w walce poległo 2 Polaków: Strzembosz, który rozbił się koło wsi Lemot, i dowódca kościuszkowców Tadeusz Arentowicz, który zginął w morzu. No cóż, dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Wasze zainteresowanie. Zachęcam do subskrybowania kanału, a także do klikania w dzwoneczek, dzięki któremu będziecie na bieżąco informowani o wszystkich nowych filmach pojawiających się na kanale. A jeśli chcecie zobaczyć więcej podobnych materiałów, to zachęcam Was do wspierania kanału poprzez postawienie mi wirtualnej kawy. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć w link w opisie albo w stylizowaną filiżankę kawy, która właśnie teraz powinna pojawić się na Waszych ekranach.
Następnie zostaniecie przeniesieni na stronę, gdzie będziecie mogli dokonać przelewu na wybraną przez siebie kwotę. Pozdrawiam serdecznie i mam szczerą nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale, który powinien pojawić się na kanale już jutro. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło, cześć.